Korea płonie. Żołdacy MacArthura, bici przez wojska ludowe i chińskich ochotników, wyładowują swą bezsilną wściekłość na bezbronnej ludności. Dziesiątki tysięcy dzieci koreańskich jest bez dachu nad głową. Pomóc tym dzieciom, pomóc tym niewinnym ofiarom amerykańskiego bestialstwa to nasz obowiązek. Polski Komitet Obrońców Pokoju rozpoczął w całym kraju zbiórkę ofiar i darów dla dzieci koreańskich. Droga dziewczynko koreańska, pisze Bożenka Żochowska. Setki wzruszających listów dołączają szczęśliwe polskie dzieci do swoich podarków dla dalekich, a tak bliskich dzieci bohaterskiej Korei. Do ciebie też przyjdzie trójka pokoju. Przygotuj co możesz. Niech wiedzą koreańskie dzieci, że obok ginącego świata zbrodni, zła i przestępstwa istnieje potężny, coraz silniejszy świat pokoju, radosnej pracy, braterstwa. Prezesów Trumana i Acisona, wojna na Korei trwa. Dniem i nocą krążą nad ziemią koreańską eskadry napastników. Pan Mundżonie, wysłannicy Ridgewaya sabotują rokowania pokojowe. Oto ofiary ich sabotażu. Nie udało się Amerykanom zamienić Korei w martwą pustynię. W zniszczonych miastach i osiedlach tętni życie. Wszystko dla zwycięstwa! Wszystko dla frontu! To, co zniszczą Amerykanie, odbudowują Koreańczycy. Stała się dla imperialistów groźnym ostrzeżeniem. W wyniku nowej ofensywy wojska wyzwoleńcze wyparły napastników z szeregu ważnych punktów strategicznych. W surowym, azjatyckim klimacie, na ziemi, która stokrotnie przechodziła z rąk do rąk, znalazły śmierć dziesiątki tysięcy żołnierzy amerykańskich. Na Półwyspie Koreańskim żołnierze Kim Il-sena i ochotnicy chińscy walczą o swoją i naszą wolność. Pan Mundżon. Miejsce rokowań o zawieszenie broni w Korei. Przyjeżdża delegacja ochotników chińskich i armii koreańskiej, która od szeregu miesięcy dąży do osiągnięcia porozumienia i położenia kresu wojnie. Wszystkie propozycje strony koreańsko-chińskiej są cynicznie torpedowane przez delegację amerykańską. Rokowania podjęli napastnicy pod naciskiem opinii całego świata. Teraz uniemożliwiają je bezczelnymi żądaniami zatrzymania większości jeńców wojennych. Korze do. To słowo wystarczy za wszystko.
Oto wstrząsający obraz Wyspy Śmierci. Amerykańscy ludobójcy atakują obóz jeńców koreańskich czołgami i miotaczami ognia. Po nowej masakrze selekcja według hitlerowskich wzorów. W maskach gazowych i z maszynową bronią przeciw bezbronnym jeńcom. Ta biała kreska na obrazie oznacza zdjęcia nie do publikacji. Ale bestialstwa amerykańskiego imperializmu nie dadzą się ukryć. Całym światem wstrząsnęły zbrodnie nowych SS-manów. Katów amerykańskiego Oświęcimia dosięgnie kara. Kto zrzuca na terytorium Korei bomby zawierające nieznane w tym kraju owady? Wyhodował odporne na mróz muchy, kto zaszczepił im zarazki tyfusu, cholery, dżumy. Dżuma, tyfus, cholera. Nie mogą pokonać walczącego narodu w otwartej walce, więc sięgnęli do potępionej przez ludzkość broni bakteriologicznej. Prawdy nie uda się zataić. Międzynarodowe komisje przesłuchały naocznych świadków zbrodni. To były amerykańskie samoloty. To oni, amerykańscy ludobójcy, chcą wymordować naród koreański. Patrzcie się. Oto ofiary amerykańskich bomb napalmowych. Nie trzeba odwracać głowy. Trzeba patrzeć i trzeba zrozumieć. To jest dzieło amerykańskich imperialistów, którzy chcą narzucić światu nową wojnę. Jesteśmy z wami, ludzie walczącej Korei. Jesteśmy z wami przeciw sprawcom wojny i siewcom zarazy, przeciw zbrodniarzom i ludobójcom. Mordercy muszą ponieść karę. Pokój zwycięży. Pokój musi zwyciężyć. Korea. Nad tą wsią przelecieli amerykańscy obrońcy wolności. Już im miasta nie wystarczają. Sieją ogień i zniszczenie na wsie, na uprawne pola ryżowe. Tę ziemię zaorały bomby, nie plugi. Spod bomb trzeba uratować resztki urodzaju. Twardy jest lud koreański. Wiedzą chłopi, że ojczyźnie potrzebne dziś każde źdźbło ryżu. Na ocalanych polach szybko postępują zbiory i tu może nadlecieć powietrzny rozbójnik. Przy zbiorach ryżu pomagają koreańskim chłopom ochotnicy chińscy. Dziękujemy wam, bracia, z duszy i z serca za walkę o wolność i o chleb.